Zwracamy się do Państwa o pomoc dla 28-letniej beaty Jałochy z Warszawy, która uległa wręcz nieprawdopodobnemu wypadkowi. Najdącą do pracy beatę z wysokości siódmego piętra spadł mężczyzna, który zdecydował się na samobójczy skok z balkonu. Mężczyzna zginął na miejscu, natomiast Beata ma złamany kręgosłup, przerwany rdzeń kręgowy, złamane żebra i zdruzgotaną nogę. Jest sparaliżowana. Teraz walczy o powrót do zdrowia i normalnego życia. Ma szansę. Ta szansa to kosztowne operacje w specjalistycznej klinice oraz długa rekonwalescencja. Ci z Państwa, którzy zechcieliby pomóc Beacie, proszeni są o dokonywanie wpłat w oddziałach naszej Credit Union na konto Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Hasło konta – pomoc dla Beaty. Komunikat Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę. Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę zaprasza na doroczną pielgrzymkę Polonii do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland, która odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia. Tegorocznym uroczystością przewodniczą będzie ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Mińska na Białorusi. Prosimy, aby organizacje parafialne z chorągwiami ustawiły się na wzgórzu i gotowe były do procesji o godzinie 11.15. Program uroczystości odpustowych. O godzinie dziewiątej spowiedź, o 10:30 różaniec, 11:15 wyjście pielgrzymki pieszej, 11:30 uroczysta Msza Święta Odpustowa, o godzinie 15:00 nabożeństwo eucharystyczne. Podpisano ojciec Janusz Błażejak, przewodniczący konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę. Parafia Świętego Maksymiliana Kolbe w Misisadze pragnie przypomnieć, że znajdująca się przy parafii kaplica Bożego Miłosierdzia z adoracją Najświętszego Sakramentu dostępna jest dla prywatnej modlitwy o każdej porze, dnia i nocy. Szczegóły uzyskają Państwo w biurze parafialnym pod podanym numerem telefonu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu polskiego studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia!